Witam z transmisji z meczu EKS Łódź Warta Poznań. Niestety dosyć opóźniona, ponieważ miałem duże problemy z dekoderem, ale już się wszystko na szczęście udało naprawić. No więc zaczynamy jeszcze tutaj do Już prowadzi wynikiem 0 do 1. No więc szybko warciarze otworzyli wynik tego spotkania. No niestety tutaj no troszkę moje spóźnienie, no ale. No niestety nie miałem na to wpływu mi aktualnie 13 minuta 13 minuta meczu 13 minuta spotkania, no więc zobaczymy jak to tutaj będzie teraz wszystko wyglądało. Warta Poznań. Jeszcze raz tylko powiem, że prowadzi aktualnie 0 do 1. Muszę szybko teraz tylko zmienić wynik. I będzie już wszystko dobrze. I teraz daleko wybija bramka z UKS Łódź. Jeszcze tu jakaś walka w środku, ale ostatecznie faulowany był pirulo w tej sytuacji. No i już wstaje skrzydłowy zawodników EłKS Łódź. I będzie zapewne tutaj rzut wolny dla gospodarzy dzisiejszego spotkania. I już gra ŁKS, już grają zawodnicy z Łodzi. I ŁKS teraz przy piłce. Do tyłu teraz grają zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego, rozgrywają piłkę na spokojnie w środku pola. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Bo jestem bardzo ciekawy no ale zobaczymy. No i teraz zablokowane to podanie warta będzie szła skąd? aż tu spaty buty zawodnikowi warty, ponieważ zostały takie mocno sfaulowane w tej sytuacji No a więc będzie teraz rzut wolny dla warty Poznań. No i zobaczymy, co tutaj poznaniacy w tej sytuacji wymyślą. Czy coś tutaj się ciekawego stanie. Zobaczymy. No, na razie. O, jeszcze żółta kartka dla Michała Mokrzyckiego. Zatrwały jest to jego trzecia kartka od początku tego sezonu. No a więc nie wygląda to, no, jeżeli chodzi o jego tak, o jego grę, tak yy, najlepiej. Wygląda to tak trochę bym powiedział nawet słabo, no ale yy, cóż. Jeszcze jedna kartka dzieli go od zawieszenia. No więc zobaczymy teraz, czy kiedy zostanie zawieszony, bo on tutaj gra od początku tego sezonu agresywnie, właśnie zawodnik zespołu z łodzi. No, a więc zobaczymy jak to będzie teraz dalej po prostu wyglądało, bo jestem tego bardzo ciekawy. Jest tutaj jeszcze, są medycy przy dowodniku Warty Poznań. Na no ta bramka, którą Warta zdobyła bardzo ładny gol i tutaj nie miał szansy bramka UKS u Łódź tego strzału po prostu obronić, no a więc no piłka wpadła w tej sytuacji do siatki. No i no, i warta y, może cieszyć się z prowadzenia, no, ale zobaczymy, bo myślę, że UKS nie będzie chciał tutaj u siebie na swoim stadionie na pewno y, przegrać, bo walczy choćby chociaż o ten jeden y, punkt. Y, bramkę jeszcze zdobył, dodam. Stefan y, Savic uderzał z linii siódmego metra, więc y, nie da, z niedaleka. I y, tutaj piłka wpadła do y, bramki. No i nie miał tutaj jeszcze raz powiem szans przy, przy tej interwencji y, najmniejszych. Aleksander y, Bobek. No i teraz ja, razie 0 do 1 prowadzi warta Poznań. No i zobaczmy, jak to będzie teraz dalej się y, prezentować. Jak to będzie wszystko dalej wyglądało? I teraz Aleksander Bobek przy piłce i daleko zagrywa teraz piłkę bramkarz UKS Łódź. Ale nie, to nie był bramkarz UKS Łódź, to był bramkarz Warty Poznań, który teraz źle podawał i UKS ma piłkę, jest na połowie. Warty Poznań będzie miał szansę, żeby tutaj coś zrobić, żeby może zdobyć nawet bramkę. No zobaczymy. Ja już zmieniam wynik, niestety trochę ta grafika będzie się różnić, będzie trochę gorsza, ale nie miałem czasu na zrobienie jej teraz tak szybko, ponieważ tamta mi gdzieś uciekło nie miałem jej zapisanej, no i niestety ta będzie wyglądać tak, no trochę słabo, no ale no niestety tak to będzie wyglądało. A teraz Warta Poznań przy piłce, chociaż nie, faulowały teraz zawodnicy z Poznania w tej sytuacji i będziesz wolny dla ŁKS Łódź blisko bramki Warty Poznań, blisko ich właśnie pola karnego a więc zobaczymy teraz co wymyślą zawodnicy z Łodzi w tej sytuacji jeszcze tylko szybko składy bo ich nie powiedziałem EKS Łuczy gra ustawieniem 4-2-3-1 w bramce Bobek na prawej obronie Tutyszkina z środek obrony Marcin Flis, na czomą salwę na lewej obronie kapitan Kamil Dankowski. Na środku pomocy z 11. komendżer Hotti, obok niego 4 z numerem 14 Michał Mokrzycki. Prawe skrzydło Bartosz Szeliga, ofensywny pomocnik Dani Ramirez, lewe skrzydło Pirulu i na, i na szpicy Kaje Tejan. Już grają KS teraz niebezpiecznie, robi się pod bramką Warty Poznań, ale wybijają piłkę. Warciarze. A teraz jeszcze warta, skład Warty Poznań. Grają ustawieniem 3-4-2-1 bramka, Jędrzej Grobelny, dalej prawa obrona, czwórka, Dimitros Pulos, środek obrony, numer 34, Dawid Szymonowicz, lewa obrona, numer 34, Wiktor Pleśnierowicz środek pomocy, 16 Miguel Luis, obok niego z numerem 21 Mateusz Kupczak, prawa pomoc z dwójką Jakub Bartkowski lewa pomoc z trójką Jakub Kiełb na ofensywnych pomocnikach z numerem 77 Stefan Sawicz, obok niego 7 Kajetan Szmyć, czyli młodzieżowiec z sierpnia Ekstraklasy a na szpicy z numerem 99 Adam z Relak no więc tak to się prezentuje jeżeli chodzi o skład właśnie Warty Poznań, więc zobaczymy co, jak to będzie dalej teraz w tym spotkaniu wyglądało na razie mija 20 minuta meczu i Warta prowadzi po bramce Stefana Sawicza no i zobaczymy czy może Stefan Sawicz jeszcze raz w tym spotkaniu zdobędzie bramkę Jestem tego bardzo ciekawy. A teraz przy piłce jest Fleas. Do tyłu do Bobka. W stronę do Kamila Dankowskiego. I Dankowski po raz kolejny odgrywa do Eukesu Łódź. Teraz podanie na drugą stronę do Tutyszkinasa. Tutyszkinas dalekie podanie do przodu gdzieś tam na Szeligę. Jednak on nie opanował tej piłki. Warta już idzie z kontrą. Z relak. Podanie do przodu. Uderzenie jeszcze z dystansu. W tej sytuacji. Uderzał jeden z zawodników Warty Poznań, a konkretnie Mateusz Kupczak. Teraz bardzo niebezpiecznie zrobiło się pod bramką ŁKS-u Łódź, który no przegrywa. No jeżeli będzie tak grał, to na pewno tego po prostu nie, nie wyrówna, bo na razie gra naprawdę słabe spotkanie z tego, co tutaj widzę. W drugiej połowie oczywiście pojawi się ta lepsza grafika, bo, no, bo ta jest no, ta słabsza. Po prostu nie miałem teraz Czasu, żeby zrobić tej lepszej właśnie ze względu na ten problem z dekoderem. No ale teraz jest aut dla Warty Poznań. Kiełp już zagrał piłkę z autu. I dalej warta przy piłce. Do środka teraz zagrał piłkę Mateusz Kupczak i teraz dalekie wycofanie do tyłu do pleśmierowicza, przepraszam do Szymonowicza i ten odegrał do bramkarza teraz dalekie wybicie bramkarza ŁKS-u Łódź gdzieś tam na prawą stronę do Stefana Sawicza, który już w tym meczu zdobył bramkę, no ale tutaj tej piłki nie opanował Stefan Sawicz no i będzie out dla ŁKS-u Łódź, zobaczymy co zawodnicy z Łodzi pokażą teraz ale już szybko przejęta piłka przez Warciarzy przerzut na drugą stronę Bartkowski do środka do Kajta Szmyta Szmyt z piłką w polu karnym, ale bardzo dobrze. Teraz obrona UKS Łódź. Teraz dalekie podanie na lewą stronę. Opanował tą piłkę Bartosz Szeliga, grający z numerem 28. Teraz dobre podanie. Wypuścił tutaj. No i jest tam Leukesu, już szybko grają zawodnicy łódzkiego klubu sportowego. Teraz Daniel Ramirez, odegranie piłki do tyłu, do Marcina Flisa. Flis przy piłce podanie na bok. i Jest tutaj Angel Hotti. Po raz kolejny bardzo dobrze obrona Warty Poznań się spisała. Angel Hotti do tyłu do Daniego Ramireza. Ten po raz kolejny odgrywa piłkę do Hottiego, Hotti dalekie podanie. Angela Hottiego na Kaja Jednak nie opanował tej piłki Kaja przejmują już futbolówkę zawodnicy Warty Poznań. Konkretnie Kryton Szmyt. No i będzie rzut wolny dla warciarzy. Ja oczywiście jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału teraz, żeby dobić 25 subskrypcji. Mam nadzieję, że to się uda, ponieważ udało się już bić 20. To jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, a teraz już warta gra. Przy piłce teraz są warciarze, kupczak, podanie na boki, do przodu. Tam miała być ta piłka na Stefana Sawicza, jednak bardzo dobrze teraz ŁKS Łódź i ta piłka Zagrywana przez Jacka Kiełba Nie dostała się ostatecznie do adresata Którym był Stefan Savic No i teraz Warta będzie grała Z autu Mija 24 minuta meczu I zobaczymy co Warciarze teraz Pokażą Jak Warta rozegra teraz Ten stały fragment gry Ale przejmują już piłkę Zabudnicy ŁKS Łódź Chociaż to będzie po raz kolejny rzut z autu No i zobaczymy jak to będzie Wszystko dalej wyglądało Warta coraz bliżej przesuwa się z piłką pod pole karne, więc ŁKS Łódź, więc tutaj za chwilę no, może paść bramka, za chwilę może się zrobić naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie, no ale e, zobaczymy, jest aut, będzie go wykonywał Kiełb, zawodnik już z dość dużym stażem, jeżeli chodzi o Wartę Poznań, teraz na kajta na Szmyta, Szmyt nie doskoczył do tej główki i będzie aut dla ŁKS Łódź, będzie teraz ŁKS chciał coś Dobrego rozegrać. Zobaczymy, jak teraz z piłką będzie się czuł zespół łódzkiego klubu sportowego. No ale nie najlepiej, ponieważ od razu wybił ją daleko na czoło Salwę i też w dodatku bardzo niecelnie teraz walczą o tą piłkę. Walczą jeszcze o tą piłkę Kajetan Szmyt razem z Hot Team i ostatecznie to właśnie Kajetan Szmyt lepiej w tej walce się spisał. Sawicz, podanie do przodu. Kajetan Szmyt i teraz zablokowane to podanie Szmyta przez obronę ŁKS Łódź. Jeszcze walczy o tą piłkę Jakub Bartkowski. Przejęta teraz piłka przez Adama z Relaka, jednak według sędziego nie przepisowo i będziesz szczyt wolny dla ŁKS Łódź. Będzie więc stały fragment gry dla zespołu z Łodzi. Mija 26 minuta spotkania, no i ŁKS przegrywa. Na razie nie gra najlepiej. Warta konstruuje sobie naprawdę bardzo dobre Sytuacje naprawdę bardzo dobre, akcje, więc tutaj no, zespół z Poznania naprawdę gra dzisiaj bardzo dobrze i myślę, że tutaj tylko to jest już tylko kwestia czasu, kiedy będą padać kolejne bramki dla zespołu z Poznania. Jednak posiadanie piłki jest na korzyść łks u 62% zawodnicy z Łodzi, 38% warta Poznań. No ale strzały to już na korzyść zespołu z Poznania, 4 strzały, war Warty 1, ŁKS Łódź, ale tam też optyczna przewaga oczywiście na korzyść Warty Poznań, bo po ŁKS no, nie gra jakoś fajnie, nie, nie ma takich ciekawych akcji, bardziej to klepie w środku pola niż właśnie gra jakieś ciekawe akcje, bo jak Warta ma piłkę od razu idzie do przodu, gra ofensywną, taką piłkę na jest bardziej taką defensywną, myślę to powinno wyglądać na odwrót. Jeżeli ŁKS przegrywa teraz za mocne podanie do środka, dawały Dani Ramirez, który jeszcze zauważyłem został ściągnięty na środek pola, na środek pomocy, a na tego ofensywnego pomocnika wszedł grający z numerem 11, Angel Hotti, który zdobył bramkę chyba w zeszłej kolejce, o ile się nie mylę, na wagę zwycięstwa dla ŁKS-u Łódź, nie w zeszłej kolejce, tylko w kolejce piątej w meczu z Pogonią Szczecin kapitalna bramka, która została bramką miesiąca bramką sierpnia Ekstraklasy no a teraz już gra grobelny od bramki do przodu zagrana piłka ale dobrze teraz obrona ŁKS Łódź chociaż jeszcze tam walczył o tą piłkę Kajetan Szmyt i będzie auto właśnie dla zawodników z Poznania zobaczymy co teraz wymyślił Warta Poznań. Tu znowu coś się... Mm, no i teraz i jeszcze Warta przy piłce. O już coś mi się stało po znowu z telewizorem. Chociaż chyba już powinno być za chwilę wszystko naprawione. One wszystko powinny być gotowe. Dokładnie już gra Warta Poznań. Już grają Poznań, Azji, chociaż teraz szybko przejmuje UKS Łódź. Posiadanie piłki już dobrze. Teraz wrócił obraz. Jakiś tutaj widać błąd, po prostu w nadawaniu. Nie teraz z telewizorem, coś tutaj się po prostu zepsuło, no, ale teraz UKS Łódź przy piłce Dani Ramirez do kogo będzie zagrywał Ramirez, do tyłu do Flisa i Flis podanie na bok do Nacho Monsalve i Monsalve na bok, Kamil Dankowski teraz adresatem tego podania, daleko Dankowski do Endangela, jego Hotti, bardzo dobre podanie do przodu LKS idzie z kontrą I, i Jezus, jak to nie wpadło ale jeszcze tutaj EKS przy piłce dalej robi się niebezpiecznie pod bramką Warty Poznań, będzie aur dla Zawodników z Łodzi, no ale przed chwilą taka sytuacja, chociaż to nie wiem, to taki bardziej centrostrzał był niż uderzenie, ale e, nie, najlepiej, jakby tutaj była jakaś powtórka pokazana. Właśnie teraz taka jest, przedar się tutaj szeliga przed obrońcę, No i to był taki, właśnie nie wiem, taki, e, to, było, to było uderzenie. Tylko, że, a tak, tutaj obronione przez Jędrzeja Grobelnego, więc tutaj akurat. E, to nie był żaden sens to było po prostu uderzenie na bramkę, które zostało obronione przez bramkarza Warty Poznań, no ale zmarnowana w tej sytuacji stuprocentowa szansa przez Szeligę. No i jest dalej 0 do 1 dla Warty Poznań. No i na razie to właśnie warciarze są z tym lepszym rezultatem po, tej, po tych po, pierwszym, po pierwszej pół godziny gry. Teraz Bartkowski antu on bardzo dobrze wykonuje właśnie auty, no i teraz już gra, już gra Warta Poznań, do środka zagrywał Bartkowski do Miguela Luisa i już Warta przy piłce, podanie na bok I był tutaj Stefan Sawicz ale aut dla UKS Łódź nie opanował tej piłki no i teraz Łodzianie w posiadaniu futbolówki zobaczymy co wymyślą zawodnicy trenera Moskala, który chce też tutaj w końcu wygrać na własnym stadionie trochę tego Zwycięstwa nie było widać, ponieważ ostatnie zwycięstwo to było właśnie zwycięstwo z Koroną Kielce, ale to przecież w lipcu, więc dość dawno, 31 lipca, EUKS tutaj wygrywał. No więc troszeczkę czasu już od tego zwycięstwa ostatniego tutaj, właśnie na stadionie w Łodzi, minęło. Był to właśnie mecz z Koroną Kielce, który rozgrywany był, a jednak nie, to były mecze rozgrywane czwartego. 4 sierpnia. a więc jeszcze nie miesiąc, no ale praktycznie, że miesiąc minął właśnie od tamtego czasu. Więc dzisiaj myślę, że taki zespół, jak warta Poznań, no da się z nim wygrać i w końcu tą złą, nie najlepszą pasę, No ale jeżeli będzie on dobrze wykonany, no to oczywiście tutaj. Może paść bramka, oczywiście, może tutaj być gol, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Mokrzycki będzie wykonywał. ten rzut wolny, też naprawdę fajny sezon rozgrywa Mokrzycki. A teraz krótkie podanie do Angela Hottiego. Hotti uderzał z dystansu, ale teraz zablokowane jego uderzenie przez Jakuba Bartkowskiego i będzie rzut roczny czy out, Nie wiem, bo tutaj było to bardzo blisko obu tych rzeczy ale to jest out dla UKS Łódź już grają zawodnicy z Łodzi dalej UKS utrzymuje się w posiadaniu piłki dośrodkowanie w pole karne, dobrze teraz głową zagrali obrońcy Warty Poznań konkretnie Pleśnierowicz i UKS dalej w posiadaniu piłki, dalej UKS się przy tej piłce utrzymuje, no tutaj widać aktualnie właśnie ten, że UKS lepiej gra, jeżeli chodzi o grę z piłką, no ale taką no to gra ofensywna w UKS praktycznie nie istnieje no i już kiedy są sytuacje, no to są one naprawdę w fatalny sposób marnowane, jak choćby przed chwilą właśnie Bartosz Szeliga, który nie strzelił z 3 metrów, no ale no, zobaczymy, może tutaj coś się uda jeszcze w tym meczu wywalczyć. Jest też jakaś mała grupka jeszcze sympatyków warty dzisiaj na stadionie imienia Władysława Króla w Łodzi, no ale naprawdę taka nieduża, myślę, że 20-30 osób maksymalnie. No ale jest i wspierają swoją drużynę z Grodziska Wielkopolskiego. No i teraz przy piłce jest Aleksander Bobek. Zawodnik, który po raz kolejny nie dostał, nie został młodzieżowcem miesiąca, ale no tutaj akurat w tym miesiącu no, na pewno wiele lepszy był Kajetan Szmyt. Też to dowodzą bramki, asysty i ilość udanych dryblingów. A teraz warta przy piłce właśnie Szmyt do tyłu zagrywał do Kupczaka. I idzie już akcja, idzie akcja Warty Poznań, chociaż teraz Gwiznął coś tutaj sędzia. Nie wiem dokładnie, co tutaj się wydarzyło, ale będzie ta piłka dla zawodników ŁKS Łódź. Tak, tutaj Miguel Luis piłkę przyjął ręką, a nie klatką piersiową, więc tutaj to, to zauważył sędzia Raczkowski i już ŁKS gra. Z tego rzutu wolnego już grają Zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego, a teraz bardzo dobre podanie. Do przodu, tutaj Nadankowskiego wchodzi do pola karnego, dośrodkowanie w pole karne, bardzo dobrze Pleśnierowicz. Nie wiem, czy tu jeszcze przypadkiem nie był faulowany obrońca, chociaż nie, to były w tej sytuacji Jacek Kiel, ale nie wiem, czy tutaj właśnie nie był faulowany zawodnik warty Poznań. Chyba był. Woła sędzia Raczkowski do siebie, jednego z piłkarzy UKS-u i jest tutaj żółty kartonik dla Kamila Dankowskiego dla kapitana drużyny gospodarzy. Ja widzę, że jest aktualnie pięciu oglądających tą relację na żywo. No i właśnie żółta kartka dla kapitana UKS u Łódź. Teraz faulował Jacka Kiełba, no ale no to takie bym powiedział, no po prostu grali w powietrzu. No więc tutaj coś się wydarzyło, jeszcze bym musiał zobaczyć powtórkę. Tutaj tak wpadł w plecy właśnie piłkarza Warty Poznań, a więc tutaj to no nie był to na pewno żaden zamierzony faul, po prostu walka o piłkę gdzieś tam w powietrzu no i coś takiego się wydarzyło będzie rzut wolny dla Warty Poznań, jeszcze dalej są fizjoterapeuci na boisku, dalej jeszcze udzielają tam jakiejś pomocy zawodnikowi Warty Poznań, ale już wstał Jacek Kiełpa, więc będziemy za chwilę kontynuować grę, oczywiście Kiełp będzie musiał na chwilę opuścić plac gry właśnie ze względu na to, że zawsze kiedy wchodzą fizjoterapeuci na boisko, no to zawodnik musi je tam na chyba 50 sekund opuścić, no a więc Teraz tak też się dzieje, kiełpy opuszcza chwilowo boisko, no i chwilowo będzie Warta grała w osłabieniu, będzie grała w dziesiątkę, no ale to przecież tylko przez 50 sekund. Będzie do tego rzutu wolnego, podchodził zapewne Jędrzej Grubelny. Jeszcze nie wiem, bo nie ma żadnego zbliżenia na boisko, ale tak jest. Jędrzej grubelny będzie wykonywał ten rzut wolny i dalekie wybicie piłki gdzieś tam na lewą stronę. Ale teraz lepsi byli obrońcy UKS-uci, którzy przejmują piłkę, na czą salwę. Przerzut na bok, na drugą stronę jest tutaj Kamil Dankowski, który biegnił z piłką, dużo wolnego miejsca ma tam Dankowski, zagrywa teraz piłkę do Szeligi, Szeliga do tyłu, do Marcina Flisa, Flisy, przerzut na drugą stronę, no i teraz EKS w posiadaniu piłki, blisko pola karnego, z piłką byli zawodnicy LKS Łucia, teraz złe podanie Mokrzyckiego, no i Przejęta piłka przez warte poznania konkretnie to wybita, ponieważ wybijał piłkę w tej sytuacji daleko. Dawid Szymonowicz będzie aut dla UKS-u. Już grają zawodnicy z Łodzi. Mają piłkę teraz w środku tam, zawodnicy łódzkiego klubu sportowego. Do przodu teraz, do Dankowskiego. Dankowski zagrywał do środka, ale źle przyjął w tej sytuacji piłkę Kai Tejan. Myślę, że na te zapowiedzi, jakie były właśnie z jego przyjściem do łks Łódź, no to jakoś tak się nie spisuje. Poziomie, teraz Warta Poznań przy piłce i już grają, będzie szła kontra, będzie teraz do tego właśnie, żeby skontratakować łks Łódź. Bardzo dobra sytuacja, Stefan Sawicz teraz przy piłce. Sawicz dalej utrzymuje się przy piłce Stefan Sawicz, ale teraz bardzo dobrze w defensywie zagrali zawodnicy uks Łódź, którzy ostatecznie dobrze tutaj że e, zablokowali to podanie, no bo tutaj mogło się zrobić naprawdę bardzo niebezpiecznie. I znowu przejęta piłka przez uks Łódź, konkretnie przez Angela Hottiego. Hotti dalej przy piłce teraz na bok. Oddaje piłkę Angel Hotti. Teraz zagrał do środka piłkę. Mokrzycki, ale przejmują to podanie Mokrzyckiego z łatwością. Piłkarze warty Poznań, którzy teraz mają piłkę, chociaż źle teraz Jędrzej Grubemy, ale też tak samo źle zagrał Dani Ramirez, który po prostu źle podawał tą piłkę i z łatwością znowu przejmują ją zawodnicy warty Poznań. Ja zachęcam do subskrybowania kanału Polska Klasa oraz łapkowania tego materiału. A teraz, warta poznań przy piłce. Szymonowicz podaje na bok środkowy obrońca warty poznań i mogła tutaj iść dobra kontra, tylko że w tym momencie źle podawał Jacek Kiełp no i przejmują tą piłkę zawodnicy lks u Łódź. Teraz naprawdę to spotkanie zaczęło być ciekawe, zaczęło tutaj troszkę się dziać. Adam z Relak podanie do Stefana Sawicza i biegnie z piłką Stefan Sawicz. Sawicz dalej przy piłce, ale teraz dobrze obrona lks u przejmują piłkę zawodnicy łódzkiego klubu sportowego, no i... Będą mieli akcję, będą mieli szansę teraz zdobyć bramkę. Jest to pierwszy mecz siódmej kolejki Ekstraklasy. No i na razie wygląda naprawdę ciekawy, więc najlepiej, żeby każdy mecz tak wyglądał. A teraz EKS z piłką w polu karnym. Warty Poznań uderzał teraz Kiteana, ale bardzo dobrze obrona warty, do konkretnie Pleśnierowicz czy kapitalnie interweniował teraz. No i piłka nawet po tej interwencji i tak milimy, milimetrami minęła. Poprzeczkę bramki Jędrzeja no ale teraz naprawdę bardzo mocno zmarnował sytuację, no też stuprocentową w tej mm, sytuacji Kai Tejan. No i tutaj, no to powinna być bramka i powinno być już na tablicy wyników nie 0 do 1, a 1 do 1. No bo teraz była naprawdę idealna sytuacja, żeby y, ta bramka wpadła. No ale ostatecznie Kajta marnuje sytuację. Teraz jednak jeszcze jest rzut drożny dla uks Łódź, jeszcze jest jakaś szansa, żeby coś tutaj zrobić. Ośrodkowanie w pole karne, ale łapie tą piłkę ze spokojem Jędrzej grubelny. Teraz jeszcze kładzie się na murawę, żeby zyskać trochę czasu, żeby jeszcze tutaj nic się najlepiej nie wydarzyło w tej pierwszej połowie, na niekorzyść warty Poznań, no bo teraz te dwie akcje, które przed chwilą były, no. Były troszkę niepokojące, troszkę coś w krzewarty teraz pękło, bo te UKS teraz po prostu przeważa nie tylko w posiadaniu piłki, ale na przykład też w dośrodkowaniach, które UKS ma 10, a warta tylko jedno od początku tego spotkania, więc najlepiej właśnie jeżeli chodzi o zawodników. Warty Poznań teraz, jest po prostu przejął kontrolę, w końcu zaczęli czuć to własne boisko, a teraz Warta przy piłce. Bardzo dobre podanie do zrelaka. Zrelak przy piłce jest tutaj na lewej stronie, zrelak do środka, do kiełba, ale źle Kiełp i teraz LKS przy piłce, chociaż nie. Dalej jeszcze Warta się przy niej utrzyma, Bardzo dobrze teraz powalczył o tą piłkę kapitan Warty Poznań, Kupczak, ale teraz jest przejmuje piłkę i mają w swoim posiadaniu. Podanie teraz na bok adresatem tego podania był Flis i Flis do środka do Nacho Monsalvei i Monsalve jeszcze tutaj na drugą stronę przerzucił tą piłkę i ŁKS idzie z akcją ŁKS idzie z akcją, która dobrze się zapowiada do środka bardzo dobrze teraz Miguel Luis jeszcze przyjmuje tą piłkę Angel Hotty jednak przyjmuje ją nieprzepisowo no a więc będzie tutaj śród wolny dla Warty Poznań na, w polu na, na połowie uks u Łódź, no, a więc zobaczymy jak to teraz będzie wszystko wyglądało i Warta Poznań przy piłce teraz idzie z kontratakiem, idzie z akcją, która może tutaj coś dać, zobaczymy czy da teraz przy piłce Jakub Bartkowski, Bartkowski dośrodkowanie w pole karne do Zrylaka, nie opanował jednak tej piłki Adam Zrylak, była to ciężka piłka do opanowania, no i właśnie nie poradził sobie z nią Słowacki napastnik Warty Poznań, teraz bardzo dobre podanie. Bardzo dobre podanie Tutyszkinasa. Dokładnie, nie przepraszam Kamila Dankowskiego, ale teraz jeszcze UKS przy piłce i odebrana piłka Angelowi Hottiemu została, chociaż jeszcze tutaj UKS o nią powalczył, konkretnie powalczył o tą piłkę jeszcze Michał Mokrzydki, ale faulował przy tym Stefana Sawicza, dawnego zawodnika, o ile dobrze pamiętam, Wisły Kraków chyba. Tak, dokładnie, przecież grał on w tym sezonie, kiedy Wisła z ekstraklasy no, spadała. No i teraz też no, Wisła w pierwszej lidze zakolorowa tam. Dla Wiślaków nie jest, ponieważ przegrywają spotkania, remisują. No i no, ostatnio kapitalny Medzarką Gdynia wygrał 5-1. No ale myślę, że trzeba czegoś większego, żeby tutaj myśleć o awansie do ekstraklasy, o zajęciu jakimś, jakiegoś dobrego miejsca, choćby wejścia do barażu. No ale teraz dalekie podanie na Kajetana Szmyta od Pleśnierowicza, Ale bardzo dobrze w tej sytuacji Tutyszkinas, który też jest teraz przy piłce i to właśnie on tego 4 sierpnia tutaj na stadionie imienia Władysława Króla zdobył tą bramkę na 2 jednego, która dała zwycięstwo tym owi wtedy nad Koroną. Naprawdę też bardzo ciekawe spotkanie, no bo po tym karnym dla Korony już myślałem, że będzie remis, no ale właśnie Tutyszkinas zdobył bramkę głową, teraz ŁKS przy piłce no i zobaczymy, czy dzisiaj właśnie będzie podobnie, czy dzisiaj... Podanie na bok do Daniego Ramireza, który został ściągnięty na pomoc. Tejan do przodu, ale źle, no bo nie miał jak na pewno opanować tej piłki. Dani Ramirez przecież widział, że tam było obok niego Pleśnierowicz Szymonowicz, więc to takie bym powiedział mocno słabe podanie w wykonaniu Kaja Tejana, no ale ogólnie dzisiaj Tejan nie spisuje się jakoś najlepiej, nie gra jakiegoś ciekawego spotkania na nie wiadomo jakim poziomie. Kajtejan, no ale też praktycznie dzisiaj, też wypełniony stadion po brzegi LKS Łódź. Nie ma tutaj praktycznie, że wolnych miejsc, ja ich praktycznie nie widzę. Tutaj kilka w najniższym rzędzie krzesełek było wolnych, no ale to jest naprawdę bardzo mało, jak na ten całkiem sporej i sp po prostu duży stadion EKS Łódź. A teraz warta idzie z akcją, podanie na bok do zrelaka, zrelak dalej, z piłką, zrelak bardzo dobre podanie, tylko czy dojdzie do tego. Miguel Luis, no i do tej piłki nie doszedł Miguel Luis chociaż warta jeszcze przy piłce źle zagrywał tu Szkinas, co wykorzystali warciarze, Kajetany Szmyt, Szmyt dalej przy piłce zobaczymy na co zdecyduje się Szmyt, czy będzie dośrodkowywał, czy też nie krótkie podanie, dośrodkowanie w pole karne jeszcze tutaj yy, przez Miguela Luisa, no ale nic yy, z tego dośrodkowania nie było chociaż teraz jeszcze źle wybił tą piłkę Aleksander Bobek i znowu Warta przy piłce no teraz te błędy bardziej zdarzają się uks owi Łódź niż warcie Poznań, ale teraz ŁKS idzie z kontrą, bardzo dobrze przejął piłkę Dankowski i faulował teraz zawodnik Warty Poznań grającego z dziesiątką Pirulo tutaj wejście takie po prostu odepchnął go no i tutaj Pirulo faulowany i chyba to powinna być nawet nie wiem czy nie żółta kartka dla chyba Szymonowicza nie dla Pleśnierowicza, więc zobaczymy, jaka ostatecznie będzie jeszcze tutaj decyzja sędziego w tej sprawie. No ale zobaczymy. Chyba o kartoniku tutaj nie ma mowy. Cztery, chociaż jednak jest, to jest druga żółta kartka. Pleśnierowicza w tym sezonie ekstraklasy. Cztery minuty doliczył sędzia do jeszcze tej pierwszej połowy zmagań tutaj na stadionie imienia Władysława Króla w Łodzi. To lekkie dośrodkowanie z tego rzutu wolnego wypada piłka z rąku grobelnemu, jednak teraz jeszcze łapię po raz kolejny bramkarz, który no, myślę, że nie spodziewał się, że będzie grał w pierwszym zespole Warty, no ale to wszystko oczywiście spowodowane było tym, że kontuzją Adriana Lisa, no i jeszcze jak o bramkarzach mowa, to też zachęcam do obejrzenia materiału, który dzisiaj pojawił się na kanale o Dantym Stypicy i o przesunięciu właśnie tego bramkarza pogoni Szczecin do drugiego zespołu. No a teraz ŁKS Łódź już przy piłce na Monsalwę na bok do Tutyszkinasa I Tutyszkinas odegranie z powrotem do środkowego obrońcy. ŁKS Łódź. przerzut na bok. Jeszcze tutaj jakimś... wybaczył piłkę Michał Mokrzycki. No i... EKS dalej jest w jej posiadaniu. Jeszcze jej nie stracił. Dani Ramirez. Do tyłu teraz zagrywa Dani Ramirez. Donaczo Monsalwę. Monsalwę do przodu, do środka. Do Kaja Tejana. Tejana bok do Michała Mokrzyckiego. EKS przy piłce. Ty może teraz, może teraz będzie ta akcja, która da wyrównanie łódzkiemu klubowi sportowemu, no ale niestety nie piłka przez zawodników warty Poznań. Jeszcze walczy o tą piłkę. Kajetan Schmidt i EłKS jeszcze... po raz kolejny z piłką EKS. Idzie kontra, uderzenie z dystansu, ale obok bramki teraz uderzał w tej sytuacji Dani Ramirez, no ale zrobiło się naprawdę bardzo niebezpiecznie. No i tutaj mogła paść bramka, ciekawy na pewno pomysł, dobry pomysł, no i myślę, że jeszcze kilka takich prób i w końcu coś wpadnie. No będzie musiała wpaść, no bo na pewno UKS nie chce dzisiaj z takim zespołem jak Warta Poznań przegrać, a teraz od bramki będzie rozpoczynał grę Jędrzej Grobelny który jak już mówiłem, no nie spodziewał się na pewno gry tutaj w pierwszej jedenastce już przecież w, o ile się nie chyba trzecim z rzędu meczu no i jeszcze na pewno kilka tych spotkań będzie bo mówi, mówi się nawet o tym, że Adrenaliz będzie wykluczony z gry do końca chyba nawet rundy jesiennej no ale teraz EKS z piłką, Dani Ramirez do tyłu na bok, jest tutaj Tutyszkinas, chociaż nie, to nie był Tutyszkinas, to był Dani Ramirez i jeszcze do środka robi się niebezpiecznie pod bramką Warty Poznań, ale wybijają tę piłkę teraz daleko Warciarze. Przejmuje ją Marcin Flis, który zagrywa ją do przodu do Michała Mokrzyckiego. Mokrzycki na bok do Flisa i Flis do przodu do grającego dzisiaj z numerem 16, Daniego Ramireza, który myślę, że też może na razie od początku sezonu zaliczyć dobre występy. Gra naprawdę na dobrym poziomie. Zdobył bramkę w zwycięskim meczu z Koroną Kielce na do 0 no ale też ośrodkowanie w pole karne, no ale znowu złe z... Warty Poznań niby tutaj dużo sytuacji pod bramką zawodnicy uks Łódź, ale no one nie są jakieś pierwsze, one nie są po prostu pierwszej jakości, no i tutaj z łatwością te piłki wybijają zawodnicy Warty a teraz leży na Murawie Sa... Szymonowicz tutaj ucierpiał podczas tego starcia z Szaligą Właśnie środkowy stoper warty Poznań. No i to jest koniec pierwszej połowy meczu w Łodzi. Na razie warta prowadzi po bramce Stefana Sawicza w dziesiątej minucie. Wynikiem 0 do 1. No zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej w drugiej połowie. Teraz czas na przerwę no i zobaczymy jak to będzie dalej wszystko się układać. Jeszcze tabela na żywo, tylko. Warta aktualnie zajmuje szóste miejsce w tabeli na żywo z liczbą 9 oczek, a ŁKS zajmuje miejsce 15 jedno miejsce przed strefą spadkową z liczbą 6 punktów. No zobaczymy jak to będzie wyglądało jeszcze po tym spotkaniu, a liderem aktualnie tabeli PKO Bank Polski Klasy jest Jagiellonia Białystok z liczbą 12 punktów, która w tej kolejce za dwa dni zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, więc to na pewno będzie bardzo ciekawe. Spotkanie. Myślę, że tutaj będzie się działo bardzo dużo. A dzisiaj, jeszcze o godzinie 20.30, mecz ruchu Chorzów ze Stalą Mialec. więc, tutaj też na pewno będzie się w tym spotkaniu działo. Ruch na pewno będzie chciał wygrać po tym remisie z, w derbach z Piastem Gliwice i w końcu zdobyć jakąś bramkę u siebie na stadionie. Na, w tej pierwszej połowie to by było już tyle. My słyszymy się za około 5 minut. Więc do usłyszenia. Już jestem po przerwie, która w sumie za chwilę się kończy. Takie zawodnicy wychodzą na boisko. Już jest zmieniona grafika na tą lepszą, a więc za chwilę zaczynamy drugą połowę spotkania. Ełka Łódź warta Poznań. Na razie po pierwszej połowie 0 do 1 prowadzi zespół z Poznania, więc no to jest bardzo dobry wynik, to no, przydałaby się na pewno Poznaniakom jeszcze jedna bramka, żeby tutaj żeby być po prostu spokojniejszym o końcowy rezultat tego spotkania, teraz jeszcze szybko składy UKS Łódź ustawieniem 4-2-3-1 w bramce z numerem pierwszym Aleksander Bobek, prawa obrona numer 3 Tudyszkina z środek obrony numer 5, Marcin Flisy obok niego z czwórką na czomą na salwę. Lewa obrona, numer 8 kapitan Kamil Dankowski. Na środku pomocy z czternastką Michał Mokrzycki, obok niego z szesnastką Dani Ramirez. Na prawym skrzydle z numerem 26 Bartosz Szeliga, lewe skrzydło dziesiątka Pirulo, ofensywny pomocnik jedenastka Angel Hotti, a na szpicy z numerem dziewiątym Kai Tejan. Teraz skład warciarzy, oni grają ustawieniem trzy, cztery, dwa, jeden. Bramka numer trzydziesty trzeci Dimitro Stravopoulos, și obrony numer număr 34 cu obok niego z czy numerem 34 Wiktor Pleśnierowicz, dalej prawa pomoc numer 2 Jakub Bartkowski lewa pomoc numer 3 Jakub Kiełb środek pomocy 16 Miguel Luis obok niego z numerem 21 kapitan warty Mateusz Kupczak lewy skrzydłowy 7 Kajetan Szmyt obok niego z numerem 77 na, ple, na prawym skrzydle Stefan Sawicz, a na szpicy z numerem 99 Adam z relaka, więc zawodnicy są już ustawieni i niebawem zaczynamy drugą połowę spotkania ŁKS Łódź-Warta-Poznań. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i już piłka na środku i zaczynamy drugą odsłonę meczu ŁKS Łódź-Warta-Poznań. Już zaczęli grę zawodnicy z Łodzi. Na Czomon podanie na bok na Tutyszkinasa. NASA odegrywa piłkę do na właśnie Na Czomon Salwę. I do środka teraz do Hottego. Ten zagrywa z powrotem do obrońcy UKS Łódź. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Polska Klasa oraz łapkowania tego materiału. A teraz UKS idzie już z niebezpieczną akcją. Pirulo przy piłce. Pirulo schodzi do środka, Pirulo, ale zablokowane jego podanie przez Pleśnierowicza i jeszcze faulowany w tej sytuacji został nie, przepraszam, nie Pleśnierowicz, tylko Dawid Szymonowicz, właśnie przez Pirulo, i będziemy mieli teraz źródło wolny dla warty Poznań ze swojej połowy, ze swojego praktycznie pola karnego. Teraz źródło wolnego będzie zagrywać warta Poznań, no i zobaczymy co zrobi. Na razie oba sztaby nie zdecydowały się na wykonanie na choćby jednej zmiany. No i składy niczym się nie różnią w, do pierwszej połowy. Teraz już wybija grobelny, dalekie wybicie. No ale piłka nie została opanowana przez graczy z Poznania, teraz robi się niebezpiecznie, jest przy piłce Hotti, jeszcze Hotti, ale faulowany Angel Hotti, żółty kartonik otrzymuje Mateusz Kupczak, za ten faul kapitan Warty Poznań otrzymuje żółtą kartkę, no dzisiaj Warta już sobie troszkę tych kartek nagromadziła, bo dwie żółte kartki, no Warta nie gra jakoś od początku tego sezonu agresywnie na kartki, no ale dzisiaj wygląda to troszeczkę nie najlepiej, właśnie jeżeli chodzi o ten, to, o tą statystykę fair play w zespole poznańskiej warty. No ale teraz, to jeszcze żółta kartka dla Dawida Szymonowicza, więc tutaj, jeszcze jedna, jeszcze jedna kartka, więc to w sumie teraz już, jak patrzę, to są w sumie już teraz cztery żółte kartoniki. I teraz Eukes łódź przy piłce dośrodkowanie w pole karne, zablokowane przez Stefana Sawicza, ale teraz Eukes troszkę nabrał już tego wiatru w żagle. Zobaczymy, co zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego teraz jeszcze zdołają zdziałać. ale nie najlepszy ten rzut wolny, rzut z autu, ale i tak wywalczyli jeszcze rzut wolny. Faulował w tej sytuacji Miguel Luis, Pirulo i jeszcze nie wstaje z boiska w ciągle Pirula, no ale właśnie jeżeli chodzi o faul, to Warta ma ich 11, ŁKS Łódź fauli ma od początku tego spotkania 9, więc no to nie są jakieś takie najlepsze właśnie statystyki. Ale tutaj faulował jeszcze Szymonowicz, później Kajatajana właśnie za to tutaj otrzymał kartonik jeszcze Szymonowicz, no ale teraz rzut wolny dla ŁKS Łódź z niebezpiecznego miejsca. Raczej nie będzie tutaj się decydował na strzał, chyba Dani Ramirez, ale bardziej na dośrodkowanie jest tutaj Ramirez przy tej piłce oraz Michał Mokrzycki więc zobaczymy, który z nich zdecyduje się na wykonanie. Ramirez dośrodkowanie w pole karne za mocno, ale tutaj naprawdę milimetry dzieliły, żeby do tej piłki doskoczył do tej piłki głową Martin Flees i pokierował ją do siatki, więc Grobelnego, więc tutaj naprawdę teraz o dużym szczęściu. Mówimy w przypadku Warty Poznań i o dużym nieszczęściu w przypadku uks u Łódź. A teraz Jędrzej Grobalny będzie rozpoczynał grę od bramki, będzie wznawiał grę z linii 5 metra. Golkiper Warty Poznań. No i tutaj dalekie teraz wybicie na środek na Kupczaka, ale faulowany w tej sytuacji, był nie, to nie był Kupczak, to był jakiś inny zawodnik Warty Poznań. To był to był Adam Zrelak, no ale tutaj jeszcze przy tej, przy, przy tej sytuacji upadł Michał Mokrzycki, ale już podnieśli się obaj panowie i będzie kontynuowana gra tutaj w Łodzi dalej. No i teraz ŁKS Łódź do tyłu, do bramkarza, do Aleksandra okay, i Bobek na bok. Jest tutaj teraz przy piłce Flis, dalekie podanie Flisa, ale też bardzo niecelne. Ponieważ z łatwością przejęli je zawodnicy warty Poznań. Tutaj faulowany jeszcze był Jakub Bartkowski, który leży teraz na murawie, trzyma się za plecy Bartkowski i chyba tutaj będzie kartonik za to zagranie dla zawodnika ŁKS Łódź. Był to chyba Mokrzycki, ale nie wiem. Widać ma tutaj jeszcze pretensję do sędziego, że to nie jest żółta kartka robić, No ale jest to ostatecznie. Aut dla EKS-u Łódź, bo tutaj nie było według sędziego w ogóle fałn na Kubie Bartkowskim, a więc Łódzki Klub Sportowy już gra. Już grają od bramki zabudnicy UKS Łódź. Przepraszam, z autu. Teraz Kaj Tejan, Tejan, bardzo dobre podanie. Teraz tylko jak tą sytuację zakończy? Pirulo do środka, ale zablokowane było teraz to jego dośrodkowanie, to jego podanie do środka pola karnego przez właśnie Dawida Pleśnierowicza, bardzo dobra obrona teraz defensora Warty Poznań, no ale też naprawdę bardzo duży błąd, jeżeli chodzi o Pirulo, no a teraz Stefan Sawicz przy piłce, Sawiczy dalej w posiadaniu futbolówki podaje na bok do Kiełba, Jakub Kiełb teraz przy piłce, Kiełb do Kajetana Szmyta wypuścił piłkę Szmytowi, ale teraz bardzo dobry wślizg Tutyszki Nasa, o ile się nie mylę, nie przepraszam, Kamila Dankowskiego i będzie aut dla Warty Poznań, blisko pola karnego teraz ŁKS Łódź, więc tutaj będzie teraz szansa, żeby coś zrobić, żeby tutaj zdobyć bramkę, no ale zobaczymy ostatecznie, jak to będzie wyglądało. Jest aut, który będzie wykonywał chyba Jakub Kiełp. dokładnie wykonuje ten aut Kiełp, daleki wyrzut do środka pola karnego, jeszcze tam małe zamieszanie, ale wyłapuje tą piłkę Aleksander Bobek, to kogo teraz będzie zagrywał Bobek, decyduje się na Zagranie do Kaja Tejana, Tejan teraz przy posiadaniu futbolówki, Tejan, Tejan do środka do Angela Hottiego, Hotti miały problemy z przyjęciem, ale zagrywa teraz do tyłu, piłka Angel Hotti, no i teraz już na spokojnie, zawodnicy OKS Łódź, żeby tutaj nie popełnić błędu, żeby dobrze wyjść z tą akcją, bo no na pewno ta akcja, który miał Pirolo, to kapitalne podanie od Kajate Jana, no i to po prostu zasługiwało na to, żeby to ma skończyć piłką, która będzie w siatce, w siatce bramki Warty Poznań, no ale ostatecznie bardzo złe podanie Pirolo, no ale też kapitalna interwencja pleśnierowicza. Teraz przyjęta piłka przez zawodników Warty Poznań. Dalej Warta utrzymuje się przy tej piłce. Daleki przerzut na drugą stronę do Sawicza, ale teraz bardzo dobrze. ŁKS Łódź, konkretnie na Monsalve no i jeszcze tutaj leży na murawie jeden z zawodników ŁKS-u, niezadowolony jest z tego że właśnie leży tam teraz na murawie z Jakub no a więc zobaczymy tutaj jak to będzie teraz wszystko wyglądało to zapewne będzie, o ile się nie mylę, rzut wolny dla eks u Łódź. Jeszcze kibice właśnie drużyny gospodarzy właśnie teraz wzniesli oprawę z hasłem Nigdy Więcej Wojny. Jest to nawiązanie oczywiście do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, która dzisiaj jest, a teraz dośrodkowanie jeszcze w pole karne, ale złe dośrodkowanie w pole karne. No i ono zostało zablokowane przez relaka, ale tutaj będzie jeszcze ten rzut załtu będzie jeszcze szansa, żeby... Zdobyć bramkę, podanie na bok. No i zobaczymy, co teraz wymyśli ŁKS, bo to jest naprawdę dogodna sytuacja, żeby tutaj zdobyć bramkę do tyłu teraz, ale Dani Ramirez przy piłce. Ramirez, złe podanie Ramireza i przejęte ono zostaje z łatwością przez zawodników ŁKS-u, przepraszam, Warty Poznań, ale teraz EKS dalej w posiadaniu piłki, dalej zawodnicy ŁKS-u są przy piłce. Widzę jest pięciu oglądających, więc trochę przybyło tutaj o jednego właśnie. No ale teraz UKS przy piłce. Podanie do przodu. Do Tutyszkina sa. Nie to przepraszam, do Kamila Dankowskiego i Dankowski do tyłu. Zagrywa teraz tą piłkę. Był tam ustawiony sam Marcin Flis. Odegranie piłki do tyłu do Aleksandra Bobka. No myślę, że jeżeli byłoby wybierany młodzieżowy bramkarz ekstraklasy, nawet taki bramkarz miesiąca ekstraklasy, to myślę, że Bobek by tą nagrodę dwukrotnie w tym sezonie już zdobył, bo naprawdę prezentuje świetny, naprawdę poziom godny, myślę, nawet ligi konferencji, bo naprawdę tutaj Bobek. Te bramki są w głównej mierze spowodowane oczywiście słabą grą w defensywie ŁKS Łucza. Teraz żółty kartonik otrzymuje. Marcin Flis i będziemy mieli wolny dla Warty Poznań zobaczymy co wymyślą teraz z tym faktem właśnie Poznańacy na tutaj szarpał za koszulkę Marcin Flis, Kajetana Szmyta, czyli młodzieżowca sierpnia PKO Bank Polskiej Ekstraklasy i teraz jest już wolny będzie do niego chyba podchodził Jakub Bartkowski dokładnie Bartkowski ale to jest już wolny daleko od bramki, więc tutaj to będzie jakieś zapewne krótkie Rozegranie Bartkowski do przodu, do Kupczaka. Szmyt przy piłce Kajetan Szmyty do przodu. I dalej jeszcze czy dojdzie do tej piłki? Z relak nie doszedł, no ale gdyby ostatecznie dobiegł do tej piłki w czas, no to naprawdę mogłoby być niebezpieczne. By miał tam e, masę wolnego pola tam przecież na przedpolu pola karnego oraz e, na lewej po, po prawej stronie e, pola karnego EKS-u No więc tutaj. Naprawdę bardzo duże szczęście teraz mają zawodnicy UKS Łódź, że tak to, a nie inaczej wyglądało. Teraz odpalili racek, kibice UKS Łódź. No więc za chwilę zapewne będziemy mieli mecze przerwane, no ale zobaczymy. Może sędzia nie będzie musiał przerywać tego spotkania, ale jest przerwa na wodę aktualnie, więc i tak będziemy mieć chwilę przerwy chodzą do swoich ławek rezerwowych y, zawodnicy obu drużyn. No, zobaczymy, kiedy będzie teraz najbliższe zmiany. Kiedy będą teraz najbliższe zmiany? Przeprowadzali trenerzy, bo myślę, że już niebawem przecież trochę czasu tego spotkania już minęło. Y, no a więc zobaczymy po prostu jak to będzie wyglądać, czy może y, teraz przeprowadzą jakieś zmiany trenerowie obu y, drużyn. A na pewno trener Moskal będzie tutaj chciał jakąś zmianę przeprowadzić, będzie chciał wstawić na pewno jakiegoś Jokera, tak jak to było w przypadku. Właśnie tutaj Kinasa w meczu z koroną Kielce zdobył bramkę na wagę trzech punktów, na wagę ważnych trzech punktów dla UKS-u Łódź, bo przecież gdyby nie te trzy punkty, to aktualnie UKS byłby na ostatnim, osiemnastym miejscu w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Teraz wygrany pojedynek główkowy Pleśnierowicza z Daniem Ramirezem i Kajetan Szmyt już biegnie po skrzydle. Szmyt schodzi do środka, do Stefana Sawicza teraz piłka, Sawicz do tyłu. Kupczak z dystansu uderzył teraz Kupczak, ale bardzo niecelnie. No więc będzie teraz piątkę wykonywał Aleksander Bobek. No i tutaj krótkie rozegranie. na Nabog donaczył Monsalve. Monsalve teraz też decyduje się na odegranie do Aleksandra Bobka. Bobek do przodu, ale bardzo duży błąd. Teraz Kajetan. Szmyt pusta. Szmyta blokowane. To uderzenie Szmyta. Jeszcze nie wiem, czy gol. Jest 2 do 0 dla Warty Poznań. Tylko nie wiem, czy tutaj czy ten gol będzie uznany, bo tutaj bardzo duże zamieszanie teraz w polu karnym. Kontaktuje się z Warem teraz sędzia Raczkowski. Nie wiem dokładnie, co tu się wydarzyło, ale chyba ta bramka nie będzie uznana, tak mi się przynajmniej wydaje, bo chyba przy tym odbiorze damy kupczaka. Nie on tą piłkę odebrał. Dokładnie faulował w tej sytuacji Hotiego, no ale też czemu od razu tu przecież nie uderzał Szmyty. Tylko tu jeszcze coś się próbował bawić i nie wiem, czy tutaj jeszcze przy tym... Gdyby tam nie było fału, to nie wiem tutaj, czy przypadkiem nie było jeszcze ręki, no ale nad tym by nikt nie rozmyślał, ponieważ padła bramka. No ale tutaj... Nie wiem, dlaczego, to od razu nie decydował się na uderzenie, tylko zwlekał z uderzeniem piłki. No ale tutaj bramka jest nieuznana ze względu tam na przecież ten faul Mateusza Kupczaka. No i teraz EKS przy przypiłce, jest w posiadaniu piłki idą niż na bramkę. Próbują teraz coś ciekawego zdziałać zawodnicę u Łódź podanie do środka. Tejan, Tejan przy piłce, Kaj Tejan dalej utrzymuje się przy piłce. Tejan chociaż według sędziego faulował. W tej sytuacji napastnik LKS Łódź, o ile się nie mylę, chyba Dawida Szymonowicza, no więc będzie tutaj teraz rzut wolny dla warty Poznań. No i zobaczymy, co warciarze też wymyślą właśnie z faktem tego rzutu wolnego, z faktem jakiegoś spokojnego rozegrania gry. Będzie wykonywać ten rzut wolny Jędrzej Grobelny który myślę też na to, że nie spodziewał się na pewno tutaj gry w pierwszym składzie w Warty Poznań, to naprawdę prezentuje dobry, równy poziom, no ale teraz Warta Poznań z piłką idzie już z nią Kupczak dalej przebiera się Kupczak faulowany według mnie był teraz kapita tak też się bardzo dobra sytuacja, żeby podwyższyć prowadzenie dla warty. Poznań, niezadowolony z decyzji arbitra Marcin Flis. On Musi też uważać, żeby tutaj zbytnio za mocno nie dyskutować, bo on ma już żółtą kartkę na swoim koncie. A kto to dokładnie był faulowany, bo to nie był Kupczak. Już teraz widzę, to nie był na pewno Mateusz Kupczak, ale był to Miguel Luis. Dam więc tutaj to dzięki Miguelowi Luisowi. W tej sytuacji mamy jedenastkę dla warty. Poznań, a faulował go Marcin Flis no więc tutaj też no zobaczymy, czy nie ma drugiej żółtej kartki dla Flisa, Nie ma tutaj drugiego żółtego kartoniku dla stopera UKS-u no, ale dzisiaj, no, naprawdę nie gra na jakimś świetnym poziomie, właśnie Marcin Flis, No i teraz doprowadza do jednej dla Warty Poznań. Będzie ją wykonywać Kajetan Szmyt. No, on kapitalnie, myślę, po prostu te żółty karne ma w małym paluszku cztery rzuty karne od początku sezonu cztery. Karne, które wpadały do siatki po jego strzałach, no ale zobaczymy. Aleksander Bobek to jest też bramkarz, który lubi przeszkadzać zawodnikom w zdobywaniu bramek. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało w przypadku Kajetana Schmyta, który ma teraz przed sobą już tylko oblicze młodzieżowego bramkarza Ełks Łódź i zobaczymy, co z tym faktem wymyśli właśnie Kajetan Szmyt i sędzia za chwilę powinien dać sygnać, że sygnał, żeby Szmyt uderzał, 62. minuta meczu, daje jest sygnał, Szmyt i Bobek Szmyt jest 0-2, do prowadzi w tym momencie Warta Poznań, a Kajetan Szmyt zdobywa bramkę numer 5 w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy, duża radość teraz na, w sektorze sympatyków Warty Poznań, no i na pewno bardzo zadowolony teraz jest trener Warty, no bo po prostu no 0 do 2 tutaj to nie jest łatwy teren w Łodzi, żeby tutaj wygrywać. No ale jest, chyba to zwycięstwo będzie, chociaż przecież jeszcze zostały całe pół godziny gry, no ale w tym momencie Kajetan Szmyt znacznie na pewno przybliżył zespół z Poznania, który gra w Grudzisku Wielkopolskim do zdobycia cennych trzech punktów tutaj na stadionie imienia Władysława Króla. I już zmieniamy wynik na 0 do 2. No więc zobaczymy. No teraz jest naprawdę, będzie się grało o wiele ciężej też na pewno UKS Ełkesiaką, bo jest teraz bardzo słaba sytuacja, jeżeli chodzi o UKS Łódź, no przecież oni na pewno się nie spodziewali tego, no że tutaj będzie 0 do 2, no bezsensowny błąd Flisa, no nie wiem też dlaczego. Przecież tam trzech piłkarzy UKS-u mogło zatrzymać biegnącego Miguela Luisa, tego nie zrobili. No i ostatecznie zatrzymał go Marcin Flis, ale zatrzymał go tak, że doprowadził do rzutu karnego. No a więc jest 0 do 2. No i Warta ma teraz naprawdę bardzo duże szanse, żeby do rodziska Wielkopolskiego wrócić z ważnym Punktami. No i już gramy od środka. Źle u Kalsi przyjmują piłkę. Już zawodnicy warty Poznań. Warta dalej przy piłce Sawicz. Tam napierali na Sawicza piłkarza UKS-u łódź, ale dobrze napierali, ponieważ wywalczyli sobie rzut z autu. Już grają zawodnicy UKS-u, już rozgrywają piłkę. Na czym przepraszam? Marcin Flis Podanie na bok. Teraz do środka, Angel Hotty, Hotty, podanie na bok do daniego Ramira, zarobi się niebezpiecznie. Może to być dobra akcja, może z tego płaść bramka, bo to wygląda naprawdę fajnie. Ma tempo, do dośrodkowanie w pole karne, uderzenie głową, ale teraz tylko górna siatka po tym uderzeniu. Śliwy, który przed chwilą został zmieniony, już mówię, za kogo został właśnie wstawiony Maciej Śliwa, a zmienił on grającego. Z dziesiątką pirulo oraz jeszcze na boisko wszedł, zameldował się Piotr Głowacki, grający z numerem 37, a zmieniał on grającego z trójką Artemusa. Tu też Kinasa. Nawet zobaczymy, jak to będzie teraz wszystko wyglądać. Czy dadzą ci, czy ci, 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 po prostu ci, ci dwaj zawodnicy dadzą jakiś taki impuls, żeby tutaj jeszcze UKS wywalczył? Choć ten jeden punkt, bo myślę, że o trzech punktach teraz naprawdę nie ma już jest. Po prostu na trzy punkty są bardzo małe szanse, żeby teraz jeszcze UKS przecież musi, musiałby zrobić trzy bramki, a przy ich aktualnej grze jest myślę, że to raczej niewykonalne. Chociaż jak wiemy cuda się w piłce zdarzają, a więc zobaczymy, jak będzie w dzisiejszym spotkaniu, które jest rozgrywane 1 września. Piotr Kłowacki przy piłce. Głowacki do przodu. Jest naraz tutaj śliwe Głowacki. No i... Śliwa dalej przy piłce, nie oddaje futbolówki. Śliwa teraz decyduje się na podanie do flisy. Przerzut piłki na drugą stronę. Dani Ramirez zauważył tutaj Kaja środka. Źle teraz Kaj I przejmują piłkę warciarzy, chociaż jeszcze UKS-y ją wywalczyć. Adam z Relak. Bardzo duży błąd uks Łódź. Będzie niebezpieczna kontra dla warty Poznań. Adam z Relak. Zablokowane podanie teraz z Relaka i będziemy mieli. Rzut z autu dla zespołu Warty Poznań Widać też szykują się jakieś zmiany nie tylko w ŁKSie ale też w Warcie Poznań bo do, bo do wejścia na boisko szykują się Nilo Manepo oraz jeszcze jakiś jeden zawodnik Nie wiem dokładnie kto to bo nie widziałem jego twarzy ani nazwiska, numerka na koszulce Ale chyba będzie zmieniany, chyba ile się nie mylę, Wiktor Pleśnierowicz no, ale zobaczymy, to za chwilę się wszystko rozstrzygnie. No i teraz od bramki grają oni muszą teraz podwyższyć tempo tego spotkania. Oni muszą teraz coś zrobić, żeby tutaj z tym słabym wynikiem nie po prostu nie zostać, żeby tutaj zdobyć choć ten jeden punkt albo choćby jedną bramkę, żeby tutaj, no bo po prostu nie zagrać meczu z, na zero z przodu, no bo. Nie powinni grać zawodnicy łks u Łódź, tym bardziej, że ich sytuacja w tabeli jest raczej nieciekawa, bo po siedmiu meczach, jeżeli ten mecz takim wynikiem się zakończy, będą mieć piętnaste miejsce, a pamiętajmy, że ruch Chorzów, który jest dzisiaj, dzisiaj ma do rozegrania spotkanie, do, do rozegrania spotkanie ma jeszcze przecież korona Kielce. No a więc tutaj na pewno nie będzie to tak wyglądać kolorowo, jeżeli dzisiaj EUKS przegra, bo może być nawet ostatnia, ale idzie kontra śliwa. Podanie na bok do Kamila Dankowskiego. Dankowski dośrodkowanie w pole karne. Potknął tam się jeszcze jeden z napastników EUKS-u. Łódź był to chyba Angel Hotty, czyli pomocnik, no ale dalej EUKS w posiadaniu piłki. Dalej EUKS idzie na bramkę warty poznań. Angel Hotty, bardzo dobre podanie, ale bardzo złe przyjęcie. Daniego Ramireza No więc to tak wyglądało Bardzo nieciekawie To przyjęcie Daniego Ramireza no, To nie było przyjęcie, ale też nie wiem Po co od razu piłkę wybijali warciarze Oni mogli trochę zostawić ją Troszkę sobie pomóc No a tak wybili, no i utrudnili sobie mocno Życie w tym momencie Podanie na bok Jest Śliwa Maciej Śliwa dalej przy piłce Na bok, ale bardzo źle Teraz zagrywa Maciej Śliwa Kamil Dankowski był w zupełnie innym miejscu. No, bo to do niego miała być ta piłka, bo kogo innego tam nie widziałem, ale nic z tego nie ma. Niezadowolony teraz trener Moskal, bardzo niezadowolony, no bo na pewno nie takiego wyniku się spodziewał. Na pewno nie taki wynik chcieli osiągnąć. Zawodnicy lks łódź już grają z autu. Zawodnicy warty Poznań, ale teraz przejmują piłkę. lks idzie kontra Hotti, ciągnięty za koszulkę Hotti chociaż dalej, chociaż nie, sędzia stopuje grę i żółty kartonik dla. Grającego z numerem chyba szesnastym, takie dla grającego z szesnastką Miguela Luisa. Jego pierwsza żółta kartka w tym sezonie Ekstra klasy. No i tak jak już mówiłem, dzisiaj Warta no, nie gra tak zbyt czysto, dużo tych kartek, bo to jest chyba szósta, żółta kartka dla warty Poznań od początku tego meczu. Nie musiałbym jeszcze to sobie wszystko dokładnie y, sprawdzić, ale chyba. Tak, nie, nie, to jednak to jest dopiero piąta żółta kartka dla zawodników warty w tym meczu. No, a ten dribbling Sawicza, który dał bramkę na 0 do 1, też naprawdę bardzo ładny. Potrójna zmiana w warcie: Poznań się szykuje. Na boisko wchodzi Nilo Manepa. Na boisko wchodzi. Jeszcze Maciej Żurawski, więc zobaczymy, może to jest zdobędzie dzisiaj bramkę oraz Filipy Borowski, z chodą Miguel Luis, Stefan Sawicz, Dimitros, Strawopulos, ten ostatni dzisiaj bardzo niewidoczny w tym spotkaniu. No zobaczymy, jak się spiszą Nilo po Maciej Żurawski, Filipy Borowski, czy wniosą jeszcze coś do tej gry. Ja zachęcam teraz w tej przerwie do subskrybowania kanału, do subskrybowania kanału Polska Klasa. Teraz lecimy po 25 subskrypcji. Podana piłka do przodu bardzo niebezpiecznie. Tejan do tyłu, Dankowski! Milimetry dzieliły teraz piłkę uderzoną przez Kamila Dankowskiego od słupka Jednak Grobelnego. Nie wiem, jak mógł generalnie zmarnować tę sytuację, bo, bo bramka była mówiąc, po prostu była praktycznie pusta. Grobelny stał w kompletnie innym, po, po, po innej stronie bramki i tutaj nawet gdyby się rzucił, nie miałby szans obronienia tego strzału. No i teraz naprawdę bardzo źle uderzył Kamil Dankowski, no jest dalej 0 do dwóch dla warty. No teraz zmarnowana sytuacja, która mogła dać bramkę kontaktową, która mogła dać jeszcze ten mały impuls mamy rzut To ta niego Ramirez. I Ramirez do środka, i teraz przy piłce już śliwa. macie śliwa. Przy piłce dalej śliwa utrzymuje się w posiadaniu futbolówki, ale bardzo dobrze teraz, zawodnicy. Warty Poznań i faulowany teraz w tej sytuacji, grający dzisiaj z numerem trzecim, Jakub Kielb przez Dariusza Ramireza. Zaczniemy, nie wiem, czy to był faul bo tutaj chyba. Paulu nie był, ale nie muszę zobaczyć powtórkę. Aha, ale tutaj jeszcze przed tym właśnie Kiełpy faulował Śliwę, a nie wiem, czy ten faul nie był przypadkiem w obrębie pola karnego, Na no, później to Dani Ramirez faulował sfaulował Kiełba, no, ale to nie był faul w obrębie pola karnego, ponieważ nic nie sprawdza. Trener Raczkowski, teraz rzut wolny dla ŁKS-u, już grają ŁKS-iacy, no muszą teraz grać szybko, muszą teraz zrobić coś, żeby jeszcze tutaj zdobyć bramkę żeby nie wyglądało to tak fatalnie, jak aktualnie wygląda, żeby zdobyć choć tą jedną bramkę, no bo to już nie wygląda tak źle, jeżeli nawet się przygrywa jeden do dwóch, chociaż zawsze się chce wygrać, faulowany był teraz na pewno Jędzier do środkowanie Dankowskiego i łapie teraz pewnie tą piłkę Jędrzej Grobelny, jeszcze kładzie się na murawę Grobelny, żeby zyskać trochę czasu dla Warty Poznań, żeby tutaj jeszcze nic się takiego przykrego nie wydarzyło. Bo myślę, no, że gdyby wtedy na przykład ta Bramka Dankowskiego padła, no to naprawdę mogłaby ta gra EKS-u teraz wyglądać kompletnie inaczej. Dalekie wybicie grobelnego nie opanował tej piłki Kajetan Schmidt. Wykorzystują to zabudnicę UKSU, u bo teraz idzie akcja. Jeszcze bardzo dobrze Filip Borowski. I do tyłu Kajetan, Do bramkarza, do Aleksandra Bobka teraz. Zagrywał piłkę Tejan. Mija 70, za chwilę trzecia minuta spotkania, na więc tutaj już naprawdę niedużo zostało nam do końca tego meczu, do końca tego spotkania. Bardzo duży błąd jeszcze UKS, u chociaż jeszcze uratował to wszystko Maciej Śliwa chyba. Warta przy piłce, chociaż nie wiem, czy to nie był faulowany przypadkiem w tej sytuacji. Adam z Relak, no ale teraz UKS idzie z akcją. Podanie do Tejana. Złe podanie, ponieważ za bardzo na prawą stronę zagrywał piłkę Maciej Śliwa w tej sytuacji, no i Ostatecznie przejmują ją zawodnicy z Poznania, dokładnie to wybijają poza linię boiska. No i teraz Eukars przy piłce będzie teraz miał szansę, żeby coś jeszcze zrobić, żeby jeszcze zdobyć bramkę. Złe podanie i będzie i będzie teraz miał piątkę. Janusz Grobelny będzie miał teraz piątkę, warta Poznań. Zobaczymy, co wymyślą. Właśnie z faktem piątki mamy zmiany w Warcie jeszcze na boisku będzie wchodził chyba Dario Witzinger, boisko opuszcza strzelca bramki, czyli Kajetan Szmyt, piąty jego karny w tym sezonie, piąty zamieniony na bramkę, więc aktualnie pięć bramek ma zdobytych od początku tego sezonu, Kajetan Szmyt, młodzieżowiec sierpnia, ekstra klasy, a za niego wchodzi grający z numerem 29 Dario Witzinger, no i zobaczymy, co jeszcze da Wizinger? Dwarcie w tym spotkaniu, bo jestem tego naprawdę bardzo ciekawy. Uderzenie z dystansu Miguela Luisa, zablokowane przez Martina Flisa. Dani Ramirez i do tyłu. Donacza no, Monsalve zagrywa teraz Ramirez, Monsalve do Bobka. Napiera tam na Bobka Dario Wizinger, ale bardzo dobrze teraz pod presją zagrał. Wybrałem Kaszełka, S. Łódź. No i teraz błąd, I źle, I źle teraz Kajtejan też widać, że bardzo niezadowolony jest Tejan z wyniku dzisiejszego spotkania. Ogólnie z gry UKS-u Łódź. Myślę, że ze swojej gry też raczej zadowolony jakoś, że Tejan nie jest. No ale dzisiaj UKS na pewno nie ma swojego dnia. Dzisiaj na pewno UKS nie gra najlepiej. Teraz jeszcze przejmują po raz kolejny piłkę zawodnicy UKS-u Łódź. Podanie do Hottego, ale nie dojdzie do tutaj piłki Angel Hotty. Bardzo dobrze teraz Filip Borowski. Chociaż nie, Mateusz Kupczak. Ale teraz dalekie podanie Było dalekie podanie Szymonowicza, ale niestety za dalekie, ponieważ przejmują tą piłkę Eukasiacy. będą teraz mieli szansę, a chociaż już tej szansy by nie, by mieć nie będą, ponieważ przejmują tą piłkę warciarza, konkretnie znowu wybijają, no zauważyłem, że warta, jeżeli przejmuje piłkę, no to od razu ją wybija. Nie wiem czym to jest spowodowane. Powinni troszkę, według mnie troszkę ją sobie tak podporządkować tą piłkę, tak po prostu podporządkować sobie bardziej to spotkanie nad tymi wybiciami to ŁKS nabiera większych, większej wiary, dzisiaj 9763 widzów na stadionie imienia Władysława Króla w Łodzi, no ale tak jak mówiłem, właśnie wracając do tego tematu wybijanych piłek, ciągłych wybijanych piłek przez warte Poznań, to według mnie no, warta po prostu powinna sobie w końcu tą piłkę przyjąć do nogi, powinien jakiś zawodnik warty, no i rozgrywać krótkimi podaniami, czy tam trochę dłuższymi, no, ale na pewno nie bezsensownymi wybiciami. Mamy podwójną zmianę w uks ie bo opuszcza Kajtejan oraz Bartosz Czeliga w ich miejsce. Wchodzi grańcy z numerem 21 w stepy oraz z numerem 20, 20 Piotr Janczukowicz. Zobaczymy w obrazie dzisiejszego spotkania, czy cokolwiek zmieni no i raz już to no, ostatni kwadrans, bo minęła aktualnie 76. minuta spotkania, więc no... Ostatni kwadrans tego spotkania, plus jeszcze to, co doliczy sędzia. Myślę, że tego czasu doliczonego tutaj tak zbyt wiele sędzia Raczkowski nie da. Teraz ŁKS przy piłce, do tyłu. I Monsalve teraz zagrywa do przodu, gdzieś tam, żeby coś jeszcze tutaj zrobić w tym spotkaniu do Janczukowicza. No ale dalej ŁKS no nie może przejść do przodu. Chodźcie źle teraz podawał Choty Jakub Kiełpy przy piłce Kiełb, ale zabierają mu tą piłkę zawodnicy UKS Łódź, jednak zabierają mu ją według sędziego w sposób nieprzepisowy i będziemy mieli rzut wolny dla Warty Poznań. Będzie go wykonywać Jakub Bartkowski, czy też nie? Chyba nie będzie go chyba wykonywać właśnie Jędrzej Gropelny, o ile się nie mylę, bo tutaj to jest blisko mniej więcej pola karnego, a więc to chyba Gropelny wykona ten stały fragment gry, jednak nie. Był to Szymonowicz, podanie do przodu jeszcze tam i głową Głupczaka, jednak nie doszedł do tej piłki Witzinger, ale i tak będziemy mieli piłkę dla Warty Poznań. Warta będzie miała dalej piłkę przy sobie, blisko pola karnego teraz ten out, no i zobaczymy jak Warta Poznań go rozegrać tutaj. Może z tej akcji padnie bramka, no ale Warta dzisiaj naprawdę gra bardzo dobre spotkanie, no też odzwierciedla wynik Wizinger do środka Polakarnego, ale wyłapuje tą piłkę Bobek i już szybko, żeby tutaj e, po prostu nie było zbyt wielu tych defensorów e, Warty, no ale teraz już ta akcja za długo, za długo e, trzymał tą piłkę przy swojej noce. Kamil Dankowski, no ale teraz ostatecznie zdecydował się na podanie do przodu do Angela Hottiego. EKS ma piłce, ma, ma piłkę. No, i przejęta ona zostaje teraz przez Warte Poznań. Kiełb bardzo dobre podanie kiełba do Wizingera. i do przodu. I biegnie teraz Warta z akcją. I domy Poznaniacy z akcją zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, jeszcze w tej kolejce, to tak w ramach takiej przypominajki Polski Klasyk. Widzę, Fłódź podejmie u siebie Legię Warszawa. Tam na pewno to też będzie bardzo ciekawe spotkanie. I teraz dalekie wybicie. Jędrzeja Grobelnego, za mocne troszkę, no i tutaj wyłapuje tą piłkę z olbrzymim spokojem Aleksander Bobek, idzie już akcja, idzie akcja, są jakieś szanse, Dankowski, ale za mocne to był na dobry miał pomysł w tej sytuacji kapitan ŁKS Łódź, no ale ostatecznie źle go wykonał, bo troszeczkę za mocno, za dużo siły włożył w to podanie prawy obrońca UKS Łódź No i konsekwencją właśnie tego jest piłka. Dla warty Poznań. Mamy jeszcze jedną zmianę, jeszcze jedną zmianę w warcie Poznań właśnie. Na boisko będzie. Wchodzi boisko opuszcza Jakub Kiełp, A w jego miejsce wejdzie. Kto w jego miejsce wejdzie Konrad Matuszewski grający z numerem 20. Drugi. A więc mamy nowego zawodnika w Warcie. Warta w tym momencie chyba wykorzystała już swoje wszystkie zmiany, czyli wszystkie pięć zmian. Teraz jeszcze Dario Wizinger, ale piłka minęła tutaj całym wodem linię boiska, no, a więc będzie aut dla OKS Łódź. No, gdyby tam te, ta piłka nie minęła całym wodem tej linii, no to naprawdę byłaby niebezpieczna szansa a ta. To no naprawdę minimalnie piłka mijała. teraz Stepe Juric, faulowany, i jest żurwolny wolny dla UKS Łódź. No zobaczymy, no co tutaj gospodarze jeszcze wymyślą w tym spotkaniu. Jestem naprawdę tego bardzo, bardzo ciekawy, no bo naprawdę wypadałoby tutaj zdobyć choć tą jedną bramkę. Teraz bardzo złe podanie Jankowicza. No i warto teraz do tyłu. Pleśnierowicz, dalekie wybicie Pleśnierowicza na Adama z relaka, jednak źle z relak w tej sytuacji ŁKS przy piłce i teraz na spokojnie, Kamil Dankowski zagrywa piłkę do przodu, do Macieja Śliwy i jest ta dla ŁKS i jeszcze tutaj będzie ŁKS chciał pójść z akcją, będą chcieli tutaj zdobyć bramkę no i zobaczymy jak to będzie ostatecznie wszystko wyglądać, bo jestem tego naprawdę bardzo ciekawy Łukasy w posiadaniu piłki teraz. Marcin Flis podanie na bok, do Monsalwę. Monsalwę do przodu. Oni muszą teraz grać do przodu. Tu nie może być piłek na pewno do tyłu, bo to nic nie da. Idzie Stepejuri. Czy podaje na bok teraz Stepejuri czyłka jest dalej przy piłce. Dalej zawodnicy z Łodzi utrzymują się w posiadaniu piłki. Na bok teraz do daniego Ramireza. Ramirez przy piłce. Ramirez dalej w posiadaniu piłki walczy tam dalej Ramirez w narożniku boiska no i tutaj będziemy mieli, będziemy mieli teraz aut dla EOKS-u blisko pola karnego warty Poznań 9 minut do końca meczu za chwilę minie 82 minuta spotkania i mamy do dośrodkowanie w pole karne i jeszcze Monsalve zagrywał tutaj taki centrostrzał ale opanowane to zostało wszystko przez defensorów warty Poznań. Którzy na pewno nie chcą, tutaj, żeby stało się coś przykrego, żeby tutaj stracić, żeby Warta straciła bramkę. Tego na pewno zespół, tego na pewno defensorzy zespołu Warty Poznań nie chcą. A teraz Aleksander Bobek przy piłce. Przerzut na bok, na prawą stronę, no ale bardzo zły, ponieważ przyjłkę przejmują zawodnicy Warty Poznań. Przejmują ją z olbrzymią łatwością, a teraz jednak UKS jeszcze pójdzie z akcją UKS Łódź i faulowany w tej sytuacji jeden ŁKSiak kto to dokładnie był jeszcze by musiał tylko zobaczyć czy faulował Kupczak, a faulowanym był Dani Ramirez grający z numerem 16 dzisiaj właśnie Dani Ramirez faulowany w tej sytuacji Ramirez do przodu na środek do Angelo i Hottie dalej przy piłce do tyłu do Daniego Ramireza Ramirez do środka robi się niebezpiecznie. Juric do tyłu. Dośrodkowanie Hotiego Bardzo dobrze teraz z głową robić. Jeszcze zrobiło się niebezpiecznie po tym strzale głową Janku, Jankowicza. Wybita piłka przez Warciarzy. Właśnie o tym mówię. O tych niepotrzebnych wybiciach. Angel Chotti przy piłce. Do, do tyłu. Do Daniego Ramireza. Dani Ramirez teraz w posiadaniu piłki podaje na bok Ramirez, żeby tutaj jeszcze coś zrobić w tym meczu. Oni na pewno UKS nie chce przegrać tutaj bez nawet zdobytej bramki. Uderzenie blisko teraz było, żeby UKS właśnie zdobył tą bramkę, ale to się nie dzieje, ponieważ źle w tej sytuacji uderzał e, chyba właśnie Angel hotty. Chociaż to nie, to Yuri, Juric w tej sytuacji uderzał na bramkę Jędrzeja Grobelnego, no ale uderzał niecelnie. I bardzo zły z tego powodu trener Moskal. To powinna być bramka generalnie z, tego, z tej sytuacji, to powinna być bramka, bo to była akcja bramkowa, to była szansa bramkowa. No a teraz przy dalej ŁKS Maciej, Maciej Śliwa. teraz w posiadaniu futbolówki na bok. Do Kamila Dankowskiego. Dankowski do Śliwy. Śliwa troszkę wycofanie do Ramirez. Dani Danie Ramirez przy piłce do przodu. Ramirez. Ramirez zauważył tutaj Jankowicza. Dośrodkowanie w pole karne. Dobrze teraz głową Warta Poznań. Uderzenie jeszcze z dystansu. Zablokowane przez Pleśnierowicza. No i teraz ŁKS przy piłce do przodu. To Mokrzyckiego. Mokrzycki źle w tej sytuacji zagrywał i przejmują tą piłkę warciarze. I do przodu, i do przodu, żeby tutaj jeszcze coś się wydarzyło. Nie chcę UKS przegrać tego spotkania, a tym bardziej przegrać je bez nawet zdobytej bramki. I Donnie Ramirez teraz przy piłce. Ramirez na bok do Kamila Dankowskiego, Dankowski do Hottiego. Potti z powrotem do Dankowskiego, Ramirez dośrodkowanie w pole karne. Bardzo dobry miał teraz sobie pomysł Dani Ramirez, ale bardzo dobrze Jędrzej Grobelny. Mija 86. minuta meczu, więc już tylko 4 minutki zostały nam do zakończenia tej drugiej połowy, do zakończenia tego spotkania, plus to co doliczy arbiter. Myślę, że tutaj doliczy maksymalnie 3 minuty sędzia Raczkowski bo nie było tutaj takich jakichś większych przerw, a teraz Warta z kontratakiem. Jeszcze Wizinger był przy tej piłce, bardzo dobrze teraz na czomą salwę do Macieja Śliwy. Od razu tutaj, żeby nie było piłki pod bramką ŁKS-u Łódź, no ale przejmują teraz piłkę Warciarze z olbrzymią łatwością. Filipy Borowski ją przejął i teraz wybita bezsensownie piłka przez Wiktora Pleśnierowicza. Będziemy mieli out dla ŁKS-u Łódź. Mamy tak samo zmianę w LKS Łódź, boisko Angel Hottia w jego miejsce wchodzi, gram z numerem 29. Anton Fase. Zobaczymy, jak spisze się Fase na pozycji tego środkowego pomocnika ofensywnego. Zobaczymy, czy dobrze wczuje się w grę LKS Łódź na te ostatnie minuty. Borowski do przodu. Źle zagrywał teraz głową Filip Borowski. Będziemy mieli aut dla LKS Łódź. Będą teraz LKS-C, jeśli jeszcze z jakąś akcją, jeszcze z jakimś atakiem, no bo. Na pewno chcą zdobyć bramkę, ale nie wiem dlaczego teraz grają do tyłu. Grają nie do przodu, tylko grają do tyłu. No, nie są jakoś nie wiadomo jak dobrze ustawieni zawodnicy w Warty. Tutaj można znaleźć lukę. Teraz upada na murawę jeden z zawodników w Warty Poznań. Niezadowolony z tego jest bardzo Janczukowicz, bo według niego tutaj faulu nie było, ale faul chyba był na pewno, ponieważ leci krew zawodnikowi w Warty Poznań. Uderzył tutaj chyba... Tak łokciem uderzył tutaj w łuk brwiowy, no więc chyba właśnie będzie to rozcięty łuk brwiowy u piłkarza Warty Poznań. 88 minuta tego spotkania. 0 do 2 prowadzi Warta Poznań. No i tutaj mocno krwawi teraz zawodnik Warty. Jest to kto? Nie wiem, ale chyba jest to o ile się nie mylę, kiełb, chociaż nie, kiełb przecież opuścił boisko, więc muszę tutaj. To jest chyba Wiktor Pleśnierowicz. Chyba właśnie Wiktor Pleśnierowicz w tym momencie leży na murawie. Tak, Wiktor Pleśnierowicz, ale już wstaje powoli, a więc tutaj miejmy nadzieję, że nic poważniejszego się Wiktorowi Pleśnierowiczowi nie stało. Bardzo daleką teraz odległość przebieg. Trener warty tam do właśnie do Pleśkierowicza. chyba spytać się, czy wszystko jest ok, no ale już gra, już gra ŁKS Łódź. Dani Ramirez, do tyłu Ramirez. Jeszcze dośrodkowanie w pole karne, wyłapane z dużą łatwością przez Jędrzeja Grobelnego. Pada teraz na murawie, jeszcze Grobelny, ale szybko z niej wstaje. 89. Minuta spotkania, więc już tylko minutka została do końca tego meczu. Myślę, że tutaj chyba już się nic nie stanie. Raczej po prostu już warta to spotkanie wygra. Pleśnierowicz wchodzi z powrotem na boisko już z bandażem na głowie. A teraz jeszcze warta z akcją. Jeszcze Dario Wizinger. Wizinger na skrzydle, ale co tutaj wymyśli, bardzo dobrze. Teraz ukiwał Wizinger obrońców ŁKS Łódź na bok. I teraz do środka, do. Filipa Borowskiego, gracza wypożyczonego z Lecha Poznań. Jest tam, że dla Eukasiu Łódź nie opanował tej piłki w tej sytuacji. Adam z Relak. No i ŁKS-iacy będą mieli piłkę. Będą mieli. Z autu. Teraz dalekie wybicie. Pada na prawo jeszcze jeden z zawodników Warty Poznań, konkretnie kupczak i żółty kartonik. Tutaj dla niego chyba ramireza, czy też nie, to nie jest chyba. Żółty kartonik dla Ramireza. nie wiemy na kogo tutaj jest ta kartka. A tak, to, to, to dla Daniego Ramireza jest teraz ten żółty kartonik. jest to druga żółta kartka. dla niego Ramireza w tym sezonie. Tak, tutaj odepchnął bez piłki, w ogóle był. Piłka była kompletnie gdzie indziej. Od, odepchnął tutaj jednego z zawodników warty konkretnie kapitana warty kupczaka, no więc tutaj za to musiał, no za to musiał być żółty kartonik, jeszcze Warta będzie mieć za to oczywiście rzut wolny, więc naprawdę tutaj bezsensowna decyzja Daniego Ramireza, ponieważ tam akcja ŁKS-u już szła do przodu, szła pod bramkę Andrzeja Grobelnego, ale ostatecznie przez Daniela Ramireza nic z tego nie ma. 90 minuta spotkania aktualnie Mija, zobaczymy, co doliczy do tego sędzia dzisiejszego spotkania. I kto będzie wykonywał teraz ten rzut wolny. A to jest krótkie, bardzo krótkie rozegranie Bartkowskiego. 6 minut dolicza sędzia do czasu trwania jeszcze tej drugiej połowy, więc może jeszcze coś tutaj się wydarzy. Podanie teraz do Nilo Manepy. I upada tutaj jeden z zawodników lks u na murawę. No i już ELKS gra. Już chcą jeszcze tutaj coś zrobić, no bo żeby to się nie skończyło tak fatalnie. Żeby to, ten mecz po prostu nie wyglądał aż tak źle, żeby on nie wyglądał aż tak słabo. Ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało ostatecznie i do przodu przedzierają się do podniesienia ŁKS Łódź no a... bardzo dobrze teraz Poznań bardzo dobrze defensywa Poznań, która gra dzisiaj naprawdę na całkiem dobrym poziomie na całkiem fajnym ale teraz ŁKS dalej z piłką dalej ŁKS acy przy piłce i na... I do przodu jeszcze tutaj OKS chciał coś zrobić, no ale ostatecznie nic z tego nie ma. Opada tu jeszcze na murawę zawodnik warty Poznań. I co tutaj się dzieje? Żyd wolny dla OKS-u łódź, faulował faulował do niego Ramireza i już gra OKS. Ostatnie 4 minuty tego spotkania. No więc tutaj myślę, że warta chyba już będzie mogła sobie przypisać te trzy punkty do tabeli i zajmować już tak pełnoprawnie to szóste miejsce w tabeli, bo chyba to właśnie takie miejsce ma warta aktualnie. Jeszcze to szybko sprawdzę. Nie, to piąte miejsce aktualnie zajmuje warta w tabeli z liczbą dziewięciu oczek. Oczywiście to jest tabela na żywo, Ełkaz, piętnaste miejsce. No a dzisiaj o godzinie dwudziestej. 30 spotkanie ruchu Chorzów ze Stalu mielec więcej, UKS może nawet spaść niżej, bo może spaść na miejsce. 16. Jeszcze przecież swoje spotkania będzie rozgrywała Korona Górnik. Kor Korona oraz Górnik, więc no, jutro Górnik gra z Lechem, a Korona tak samo jutro z Krakowią, Kraków. No, więc zobaczymy te oba spotkania. Na pewno będą to ciekawe mecze. No, a tutaj już raczej się nic wielkiego nie wydarzy na stadionie imienia Władysława Króla. czyli to się po prostu już teraz skończy porażką EKSU Łódź. Bo nie wiem, co tutaj innego się może jeszcze stać. Raczej już chyba nic. 94 minuta meczu aktualnie mija, więc. No tak jak mówiłem, już tu raczej się wiele nie stanie, może jeszcze patrzcie jedynie jakaś bramka, ale jeżeli tutaj mam mówić o zmianie punktowej, jeszcze ktoś ma komuś urwać punkty, to raczej to już się nie wydarzy, jeszcze teraz Mokrzycki przy piłce. Bardzo dobrze teraz warta Poznań. Idzie akcja, idzie kontra. Z relak przy piłce. Adamy z relak. Przepraszam, Dario Wizinger do środka, ale teraz uprzedził to podanie na czomą salwę. Wybita ta piłka teraz przez y, obronę ŁKS y, Łódź i będziemy mieli aut dla warty Poznań blisko 16 y, łódzkiego klubu sportowego. I Filip Borowski teraz. Borowski przy piłce. Dalej Borowski utrzymuje się. w y, z zawodników? Nie wiem dokładnie dla jakiego i nie wiem też dokładnie za co, ale. Tam podnosił kartkę sędzia Raczkowski. No ale teraz LKS Łódź przy piłce. Bardzo tutaj teraz sobie przyjęcie śliwy. No i UKS traci piłkę. 96 minuta, metrów za chwilę minie. No i skończy się to całe spotkanie. EukS Woods z Wartą Poznań, myślę, że skończy się raczej tym wynikiem, właśnie jaki aktualnie widzimy: 0 do 2. No, warta na to zwycięstwo dzisiaj, według mnie, zasłużyła. Grała naprawdę bardzo dobre spotkanie. No i nie ma się kompletnie czego wstydzić. Zaliczyła naprawdę Warta Poznań. Bardzo udany w siódmej kolejce wyjazd i bardzo udany występ na poziomie PKOBP Ekstra Klasy. A teraz jeszcze przy piłce Nacho Monsalve zagrywają do przodu. Monsalwę po raz kolejny, dalekie podanie. Na co Monsalwę dobrze Pleśnierowicz? Jeszcze wybita piłka raz przez Pleśnierowicza. Dobrze, teraz tam ŁKS łódź w obronie. Jednak i tak będziemy mieć aut dla Warty Poznań Mija 96 minuta meczu, więc niebawem sędzia Raczkowski powinien zakończyć to spotkanie i powinien je wtedy zakończyć wynikiem 0 do 2 dla. Warty Poznań, Pleśnierowicz teraz z autu, jeszcze dalekie podanie Pleśnierowicza z autu. Wybita piłka jeszcze daleko. Przeznaczam on salwę. Jeszcze tam walczą o futbolówkę zawodnicy Warty Poznań. Co tutaj się dzieje jeszcze? I żółta kartka jeszcze dla jednego z zawodników. Chyba Warty Poznań, chyba właśnie dla Kupczaka, żółty kartonik wyciągnął sędzia Raczkowski, tak też się dzieje Kupczak, to jest jego trzecia żółta kartka W tym sezonie Za symulację w tym przypadku A sędzia chyba za chwilę już powinien skończyć to spotkanie Zobaczymy jeszcze ten rzut wolny Tylko dla ŁKS Łódź Jeszcze ta ostatnia akcja Jeszcze tam walka o piłkę I ŁKS ją przejmuje Przepraszam, Warta ją przejmuje A sędzia kończy to spotkanie ŁKS Łódź przegrywa dzisiaj z wartą poznań u siebie 0 do 2, no expected goals w obu przypadkach nie za duże, 0,83 ok. 0,86 warta. Poznań, dzisiaj Warta przypisuje sobie 3 punkty, zajmuje 5 miejsce w tabeli z liczbą 9 punktów, naprawdę Warta gra solidnie i myślę, że jak wiele osób spodziewało się, że Warta nie będzie w stanie utrzymać tej formy z zeszłego sezonu, to naprawdę mocno się mylili, ponieważ Warciarze naprawdę bardzo dobrze rozpoczynają ten sezon, no i zobaczymy jak to będzie po prostu dalej wyglądało, ŁKS Łódź 15 miejsce, 6 punktów na to po dzisiejszym jeszcze meczu ruchu Chorzów ze Stalą Mielec może się zmienić, UKS może spaść jeszcze na miejsce 16, a więc no zobaczymy, jak będzie ostatecznie wyglądać rozkład tabeli po piątkowych meczach siódmej kolejki PKO Ekstra Klasy. Bramki dla Warty zdobywali Stefan Savic oraz Kajetan Szmyty z rzutu karnego, jest to, jeżeli chodzi o Kajetana Szmyta, jest to jego piąta bramka z rzutu karnego w tym sezonie oraz ogólnie piąta bramka w tym sezonie Ekstra Klasy, więc wszystkie bramki. Kajetan Szmyt zdobywał z właśnie jedenastek w tym sezonie. Stefan Sawicz też zdobył dzisiaj bramkę, a jest to jego, która bramka od początku tego sezonu. Muszę zobaczyć, jest to jego pierwsza bramka w tym sezonie. No a więc bardzo dobrze na pewno jest z tego bardzo zadowolony jeszcze, oprócz tego w tym sezonie, ale to w meczu z ruchem chorzów zaliczał asystę, no a więc to by było dzisiaj na tyle, ŁKS Łuczy 0, Warta Poznań 2, ja jeszcze zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału Polska Klasa oraz łapkowania tego, tej relacji, dzisiaj tak jak mówiłem, jeszcze mecz ruchu korupcji ze Stalą Mielec, ale to spotkanie dopiero za pół godziny, a na dzisiaj w meczu ŁKS Łuczy z Wartą Poznań, to by było na tyle, do usłyszenia.